Cały świat obiegają coraz to nowe informacje dotyczące epidemii. Niestety część z nich jest nieprawdziwa i przyczynia się do wprowadzania społeczeństwa w błąd. Ministerstwo Zdrowia musiało wydać specjalne oświadczenie. Nie da się ukryć, że informacje, których tematem przewodnim jest koronawirus, szybko zyskują popularność. Wśród nich niefortunnie znajdują się nieprawdziwe doniesienia. Jedno z nich obiegło całą Polskę. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia musiało rozwiać wątpliwości. Polska pod ostrzałem fake newsów, sytuacja, z którą zmaga się aktualnie cały świat, sprawiła, że każdy czeka na nowe informacje. O ile część z nich ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, to wiele z nich nie jest, opiera się na faktach. Nieprawdziwe informacje mogą przyczynić się do powstania paniki. W trosce o zachowanie spokoju niezbędne jest szybkie rozwiewanie wszelkich wątpliwości. Ostatnie nieprawdziwe doniesienie zmusiło Ministerstwo Zdrowia do wydania oświadczenia. Już kilkukrotnie w ostatnim czasie Polacy padli ofiarą nieprawdziwych informacji. Ministerstwo Zdrowia ostrzegało wcześniej przed wiadomościami SMS dotyczącymi wsparcia żywieniowego podczas zagrożenia epidemiologicznego. Okazały się one nieprawdziwe, a takowa pomoc nie miała mieć miejsca. Ostatnio pojawiły się nowe informacje, które odbiły się echem w całym kraju. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane w oświadczeniu. Fałszywe informacje zostały obalone przez Ministerstwo Zdrowia. Kiedy w grę wchodzi koronawirus, to bez wątpienia wielu z nas czuje zagrożenie. Niestety niektórzy ludzie starają się to wykorzystać do siania paniki lub osiągnięcia pewnych korzyści. Informacje, które ostatnio obiegły Polskę, ponownie wywołały niepokój u obywateli. Ministerstwo Zdrowia uspokaja i ostrzega. Do wielu osób dotarły wiadomości SMS dotyczące masowych szczepień. Adresaci są w nich zachęcani do wejścia na stronę internetową i wniesienia opłaty. Ministerstwo Zdrowia w swoim oświadczeniu wyjaśniło, że takie kroki nie są planowane. Zalecane jest również niewchodzenie na witrynę, która jest wskazana w wiadomości tekstowej. Przez taką próbę wyłudzenia nasze dane oraz finanse mogą zostać narażone na szwank. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy myślą, że koronawirus zabija tylko starszych. Najmłodsza ofiara jest w bardzo ciężkim stanie. 2. Nie żyje uwielbiany muzyk. Artysta poważnie chorował, smutne wiadomości przekazała rodzina. Ministerstwo Zdrowia zachęca również do czerpania wszelkich informacji dotyczących kroków podejmowanych w trakcie trwania pandemii ze strony internetowej ministerstwa. W swoim oświadczeniu nadmienia również, że wszelkie niezbędne informacje znajdują się również na witrynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Najlepsze newsy dnia, źródło, TVP Info. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PLN, Google News.